Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 162 odcinku GNM Plus i razem z wami są Mateusz Danowicz i Mateusz Widut. Witam przynajmniej ja po długiej przerwie, ale jak zauważyłem... Ja w sumie też po długiej przerwie. No. Też była trochę przerwa, jeden odcinek, dzięki panowie. Powiedzmy, problemy organizacyjne i za mało newsów, nie wakacji, wiadomo, tak, nic to, się to nie wiadomo. Dzieje. To tylko Gamescom był jednym z takim wielkim eventem, ale tam no też tak. Chyba dużo się nie dowiedzieliśmy. Zresztą mnie nie było, ty byłeś, to będziesz... Nie wiem, czy się wypowiadałeś w ostatnim GNM Plus. To już było tak dawno temu, że myślę, że wszyscy wiedzą, co było na Gamescomie. Ale było rozmawialiśmy lepiej... dużo przed Gamescomem o tym, aha, czego się spodziewamy i właściwie wszystko się pokryło z tymi naszymi oczekiwaniami, więc było lepiej, co chciałeś zapytać, czy lepiej niż... Rok temu. Ja nie byłem w zeszłym roku, więc tak trudno mi porównać. Okej, dobra, ale tak... Ale śledziłeś wtedy Gamescom, to tak ale mniej w tym roku to... nie było jakoś specjalnie rewelacyjnie, moim zdaniem. Po prostu było okej, ale było bez żadnych, wiesz, niespodzianek, dużych zaskoczeń pozytywnych i tak dalej, bo, no wiesz, nie było dużych zapowiedzi gier nowych i tak dalej. Więc w sumie wszystko... nie było jeszcze konferencji Sony. Tak no naprawdę. Właśnie, bo po prostu był za mały ten odstęp między E3 a Gamescomem. Dlatego to pewnie tak właśnie wyglądało. Jedyna nowa rzecz to Mafia 3 z tych większych. Niestety nie widziałem sam. Paweł widział to w październiku na audycji, może no coś tak powie. I ten, jeszcze Gears of War 4. Było na Gamescomie? Był może... pierwszy raz gameplay pokazany, tak mi się wydaje. Nie, na E3 pokazywałeś gameplay. Już tak? Naprawdę, już dobra, coś dobra. Z tą stało, to się za tą mieszam. Granicą. Dobra, ale może przejdźmy do pytania, czy w coś ostatnio grałeś, a na pewno grałeś w wiele gier, w przeciwieństwie do mnie. Tak, grałem troszkę, nie powiem o wszystkich, bo nie ma czasu, ale oczywiście tych większych to... Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, już za mną jakieś 10, czy no nie wiem ile konkretnie, bo PS4 nie pokazuje czasu. Kilkanaście godzin w każdym razie za mną, już jestem w tej drugiej lokacji, czyli w Afryce. I ta gra mi się strasznie podoba, naprawdę. Nie jest to jakieś super goty i nie dałbym może dziesiątki, jak tam niektóre serwisy my się rozszalały troszkę. Ale naprawdę jednak otwarty świat bardzo pasuje do stylu rozgrywki jakby Metal Gearowego. To jest najlepsza skradanka z elementami gry akcji, moim zdaniem ever. Po prostu. Wow. Jeżeli chodzi o samą, wiesz, sam gameplay, bo mam zastrzeżenia co do fabuły troszkę, że jest jej jednak trochę za mało dla takich typowych fanów serii tej Metal Geara. Czyli nie ma cutscenek na 40 minut? Nie, nie. Są cutscenki tak na kilkanaście minut. Prolog cały to jest tak jedna wielka interaktywna właściwie cutscenka, godzina. Ale to jest prolog, więc tak w niektórych grach też tak bywa czasem. Ale mówię, pod względem gameplayu, sam gameplay naprawia te wszystkie błędy i zastrzeżenia, które miałbym w stosunku do fabuły, bo tam właściwie jest tak, podoba mi się to, że otwarty świat jest tylko narzędziem. Nie jest jakby najważniejszy w tym wszystkim. Masz misję, masz cel i ten otwarty świat służy temu, żebyś ty wykonał tę misję na własny sposób. I to mi się bardzo podoba. Że naprawdę można podejść od każdej strony, możesz wykonać tę misję w 10 minut na Rambo, wiesz, wlecieć tam, nalot wezwać i śmigłowiec szturmowy. Albo możesz się skradać, czołgać i niech to ci zajmie 2 godziny. I jest bardzo różnorodne. I to nie jest tak, że jak w niektórych grach, na przykład w skradankach, że jesteś karany tak naprawdę, jak grasz tak bardziej ofensywnie. Bo tak naprawdę możesz zdobyć dużo punktów i też jakby przejść tą misję i mieć dobre wyniki grając tak bardziej szturmowo, że tak powiem. Więc to mi się bardzo podoba. Przy czym już czuję trochę, że będzie trochę powtarzalna struktura misji. Bo jednak jest cały czas to samo pod względem gameplayowym. Chociaż ten gameplay, jak powiedziałem, jest świetny. To jednak coś czuję, że zacznie mi się nużyć, tym bardziej, że słyszałem, że pod koniec gry jesteśmy nawet zmuszani do powtarzania niektórych misji z początku na poziomie bardzo trudnym. Wow. Więc to jest trochę dziwne, bo są w ogóle plotki, że dlatego Kojima niby odszedł i bo się po prostu się wkurzył, że zabrakło pieniędzy na dokończenie tak naprawdę gry. Że tak naprawdę jest trochę taki filler pod koniec tej przygody. No nie wiem, zobaczę jak tam dotrę. W każdym razie jak na razie to jest moja druga po Bloodborne najlepsza gra tego roku. I graficznie tak wymiata, tak jak wymiatało na tych gameplayach prezentowanych wcześniej. Znaczy na PC-cie na pewno wygląda świetnie, przy czym to jest też open world, nie? Więc wiadomo, że nie będzie wyglądać tak jak jakieś Crysisy 3 czy bardziej liniowe produkcje, ale wygląda świetnie, no i działa w 60 klatkach. To jest jedna z niewielu gier tak naprawdę, no i to jest otwarty świat, więc to jest w ogóle sukces. Ten silnik Fox Engine jest naprawdę genialny, bo 60 klatek bez żadnych chrupnięć jest praktycznie cały czas, nawet jak masz tam, wiesz, wybuchy, helikoptery latają, jakiś ostrzał z każdej strony, więc naprawdę to jest świetny silnik i szkoda, że nie powstanie już taki, wiesz, Metal Gear od Kojimy na tym silniku, bo to prawa ma oczywiście do technologii Konami. Ale tak, wrażenia bardzo, bardzo pozytywne z Metal Geara. I zacząłem też grać w Wiedźmina, co jest związane z naszym pierwszym tematem. Tak. A że na ten temat nie ma za dużo nic do powiedzenia, po prostu chodzi o premierę dodatku pierwszego, czyli Serca z Kamienia, premiera 13 października. Mhm. Dodatek trafi tego dnia na wszystkie platformy. 10 godzin. Tak, mówią, że ponad 10 godzin zawartości, przy czym, wiesz, nie wiadomo, co to oznacza, czy
Czy te samo story główne będzie na 10 godzin, czy oni też liczą łącznie ze wszystkimi sidequestami, bo to różnie bywa. I co ciekawe, trzeba mieć postać na 30 poziomie. Tak, co najmniej na 30 poziomie. Ja już grałem 10 godzin, mam dopiero na 6 chyba. Ale to jest ciekawa rzecz. Skończyłem grę i chyba nie mam. Mam chyba 20 albo... Wiesz co, nie wiem, ale może pograłem później, to faktycznie już może mam te 30 poziom, ale dla osób, które na przykład tylko wolały się skupić na samej fabule i bo się da przejść tą grę jakby no na tak, różne tak. sposoby, by nie maksować tej postaci, ale trochę dziwne wymaganie. No ciekawa decyzja na pewno, bo znaczy zakładam, że oni tam pewnie jakieś wymagania konkretne chcą może. Chyba, że będzie można sobie tak kliknąć, upgrade'ować. Bo trochę dziwne by było. Kupujesz sobie dodatek, a tu no nie pograsz, bo musisz najpierw, nie wiem, pograindować tak naprawdę już w tym momencie. Choć w Wiedźminie to raczej zadania dają dużo doświadczenia, a zabijanie potworów i tak dalej, to jest jakiś ułamek procenta tak naprawdę. Tego samego dnia się pojawi. Tak, znaczy powiedzieli po prostu, że premiera jest tego dnia, więc zakładamy, że tego samego pojawi się na wszystkich platformach. A jeżeli chodzi o fabułę, to mamy tylko szczątkowe dosyć informacje i dobrze zresztą, że Geralt stawi czoło bezlitosnemu przywódcy rozbójnickiej bandy, który w jakiś tajemniczy sposób zyskał dar nieśmiertelności, więc intrygujące założenia. A jestem ciekawy, czy to oznacza, że my gramy po fabule? Nie wiadomo. Po zakończeniu historii? Znaczy, wydaje mi się, zawsze się da. Możliwe właśnie, że ten poziom to jest jakaś sugestia, że jednak faktycznie to będzie po tych wydarzeniach z podstawowej wersji gry, a może będzie zupełnie oddzielny, nie wiadomo, traktowany jak i tako, wiesz, sidequest. A to też nie wiadomo, czy to będzie ciągle na tej samej mapie, czy to będą nowe wiadomo, tereny. Wiadomo. Znaczy, jest mowa, że będzie Oxenfurt i Ziemia Niczyja, więc te tereny już są w grze, więc może tam dodadzą jakieś, nie wiem, podziemia czy budynki nowe, ale to nie będzie zupełnie nowa lokacja. Ta nowa lokacja, nowe państwo całe, czy tam część krainy Tuason, to będzie dopiero w tym drugim dodatku, który ma być na początku przyszłego roku. A i tak ciekawie całkiem. I właściwie jedynym dodatkiem takim gameplayowym są jakieś słowa runiczne, które mają jakoś tam pomóc. Będzie po prostu więcej możliwości w rozwoju postaci. Też nie wiadomo, co to za system na razie, ale właśnie z gameplayowych rzeczy to będzie jedyna nowość, chyba że deweloperzy zachowali sobie jakieś rzeczy tam na niespodzianki. No i zapowiedziano, że cena bardzo ciekawa, bo 80 zł tylko w sumie jak za takie DLC. To nie jest dużo, bo ponad 10 godzin rozgrywki ma oferować. No, mieliśmy... I co ciekawe, będzie pudełkowa edycja, nie rozumiem trochę tego, bo to nie będzie ale na płycie przecież, jest prawda? Jest w końcu to, o czym marzyłem, czyli kupujesz to pudełkową wersję i masz... Kartę do gwinta? Tak. Okej. Okay. Ja się w ogóle... To chyba jest tylko kawałek talii. Znaczy, ma tak, być talii, ale wiadomo, że nie będzie w niej wszystkich na pewno kart, które istnieją, bo tych kart jest mnóstwo. Jestem ciekawy, czy oni to wypuszczą do sklepów też oddzielnie i jaka w ogóle będzie cena takiej jednej talii. Bo tam to od razu w tym starterze jakby mamy i te kostki do rzutu i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym na przykład zobaczyć coś takiego naprawdę na takim drewnianym stole, żeby to kupić. No, to pewnie by kosztowało kilkaset złotych. To by było ale... ciekawe, bo czy mi się zdaje, czy CD Projekt właśnie ma jakiś oddział w Krakowie, tak, który się zajmuje planszówkami, więc to by była ciekawa rzecz. Planszówki, mobile i jakieś takie poboczne rzeczy, więc ja, jeśli chodzi o wersję pudełkową, to mogę się skusić. Jeśli tyle samo to kosztuje, a tutaj zyskuję jeszcze kilka fajnych fantów, to jest to dla mnie. No tak, tym bardziej, że ceny są polskie, prawda? Nie ma tu żadnych przeliczników, bo Polska gra, polska firma, więc fajna rzecz. No i czekamy. Będzie Shani, bo jest na jednym ze screenów, więc fajnie. Jedna z ulubionych postaci chyba graczy, którzy grali w pierwszą część Wiedźmina. Czyli przypomnijmy, kiedy? 13 października. Października, czyli tak, niecały albo równo miesiąc i się znów zanurzę w świecie Wiedźmina, więc może... A jako, że... Tak? Nie wiem, czy coś... Mogę powiedzieć krótko, co sądzę. Co sądzisz? Bo mamy mało dziś tematów, więc mogę trochę pogadać o tym, jak w ogóle mi się podoba Wiedźmin, bo zacząłem grać tydzień temu. Dopiero jestem... gdzie jestem? Velen, ta ziemia niczyja, dopiero tam jestem i zakończyłem ten wątek z Baronem, teraz dopiero będę robić Wiedźmę, czyli ten drugi jakby wątek poszukiwań Ciri. No i jak myślisz? No gra mi się bardzo podoba, oczywiście, tylko jednak zauważam u siebie zmęczenie open worldami, po prostu jak otwieram mapę i widzę te wszystkie ikonki, to aż w pewnym momencie po tych 10 godzinach przełączyłem sobie poziom na łatwy, bo mam, wiesz, nie chce mi się robić już, wiesz, zadań pobocznych. Ale wiesz, że nic nie musisz robić, możesz się skupić. Ja wiem, że nie muszę, ale mimo wszystko chcesz jak najszybciej przejść wątek fabularny. I te ciekawsze zadania poboczne i też fajne są zlecenia bardzo wiedźmińskie. I co, normalny poziom cię
jakby... Nie, nie chodzi o to, że jakoś był trudny, ale po prostu będzie szybciej, łatwiejszy. Z takiego założenia wychodzę, że trochę szybciej chcę ukończyć. Bo między innymi dlatego, że ten dodatek chciałbym też sprawdzić, nie? Bo tam będzie może ciekawa historia i fajne postacie. A coś cię denerwuje? Wiesz, nawet nie mam zastrzeżeń specjalnych poza tym, bo to jest już moja wina, nie, że mnie zmęczyły te gry z otwartym światem, no więc nie chcę krytykować gry za to, bo zadania poboczne są wiele lepsze niż w Inkwizycji na przykład, nie ma jakichś głupich zbierania kryształków, czy taki... każde zadanie poboczne jest bardzo połączone z historią tej krainy, to mi się podoba, że tam wszystko się łączy i to jest bardzo fajnie przemyślane. I właściwie, no mówię, nie mam większych zastrzeżeń. Może ten model walki trochę mi się nie podoba pod tym względem, że cały czas robisz to samo. Nawet jak rozwijasz postać, to tam masz tylko jakieś bonusy do, wiesz, do uderzeń, do obrażeń. No zmieniają się, dochodzą ci finishery. No tak. Ale to i tak jest jakby losowe. No ale to już też sensie. Trudno narzekać, bo to jest jakby powiązane ściśle z tym, że grasz Geraltem Wiedźminem. Nie będziesz tam miał jakichś fireballi i innych takich rzeczy, czy nie będziesz grał z łukiem. Więc to też potrafię zrozumieć, to absolutnie nie przeszkadza. Ale możesz z kuszą. No mogę, tak. Bardzo, bardzo dobre obrażenia zadaję. Jak jednego strażnika próbowałem zabić samą kuszą, to chyba by zajęło godzinę. Ale w każdym razie, no mówię, bardzo technicznie? Pozytywne wrażenia. Technicznie gram na PC-cie. A, na PC. I na, na moim średnim bardzo PC-cie wygląda gra jak na PS4, jak porównywałem gameplaye. Tylko trochę w 30 klatkach muszę grać niestety, ale bardzo dobra jest optymalizacja. Przy czym ja też gram po tych wszystkich patchach, nie? Więc to nie są te same wrażenia, które bym miał pewnie, jakbym grał po premierze od razu. Ale no, znaczy nie, pozytywne. No ja myślałem, że grałeś na konsoli, to po prostu nie. Chciałem się spytać, jak... Bo tam... Była promocja na GOG-u, za 100 zł można było kupić, więc aha, się skusiłem. W ten sposób. No to widać, tobie też się podoba, czyli dobra gra po prostu, więc zachęcamy, jeśli nie graliście, albo poczekajcie w sumie do jeszcze miesiąc i będziecie mieli od razu 10 godzin ekstra. Bo na no jak dobijecie do 30 poziomu? No to przejdziecie gry. Bo tak jak mówiłem, ja jestem teraz po 10 godzinach jakichś i mam dopiero 7 czy 6 poziom. Ale ty jesteś na początku. Grę się przechodzi, jak się ma 100 godzin na liczniku. O Boże. No to zobaczymy. Jedna dziesiąta. Dobrze sobie wybrałem, bo teraz gram też w Metal Gear, więc naprawdę świetne połączenie dwóch gier otwartych światów, wielkich, ogromnych produkcji. Czyli nie masz wolnego czasu po prostu, można powiedzieć. Dobra, to teraz przejdźmy już do kolejnego tematu, który będzie związany z Pokémon Go. Nintendo, jak dziś zaczęliśmy nagrywać, kilka godzin wcześniej ogłosiło, że wypuszcza pierwszą grę na urządzenia mobilne inne niż 3DS, jeśli dobrze zrozumiałem, tak? Chodzi o telefony. Znaczy ja nie jestem pewien, wydaje mi się, że oni już coś wypuścili na mobilne, na telefony z Pokémonami, więc nie wiem, czy to jest pierwsza, ale w każdym razie zapowiedzieli Pokémon Go, czyli właśnie grę na telefony, na smartfony i będzie to darmowy tytuł, ukaże się w przyszłym roku na Androida i na Apple. Więc, super, znowu jestem olany. Trailer, oglądałeś ten trailer? Miałeś nie, okazję? Nie. Trailer jest zajebiście, może zapomniałem, czy możemy tu przyklinać. Możemy. Chyba tak. Trailer jest strasznie efektowny w ogóle, to wygląda jak film w ogóle. Wow, Pokémony w świecie realistycznym, wszystko łapiesz, zwiedzasz sobie świat, wiesz, chodzisz na świeżym powietrzu, łapiesz stworki, super. Rozszerzenie rzeczywistości, to wygląda trochę tak, trailer ci sugeruje, że to będzie taka rozszerzona rzeczywistość, nie, że widzisz normalnie, nie wiem, zakładasz, czy patrzysz przez telefon może i widzisz na trawniku Pokémona. Więc wow. Trailer jest bardzo efektowny, ale sama końcówka pokazuje 5 sekund gameplaya i to jest coś takiego, że po prostu masz tylko na telefonie, to nie jest prawdziwy świat, tylko masz, no wiesz, lokacje normalnie wytworzone w grze i tam są jakieś tworki, rzucasz w nich, nie wiem, rzucasz po prostu w Pokémony pokebolami i wszystko sterujesz na telefonie, nie ma żadnych ruchów, nie ma sterowania ruchem czy czymś tam, nie ma gadżetów zewnętrznych, jakichś okularów czy czegoś takiego, tylko po prostu, no, łapanie Pokémonów i znajdywanie ich w świecie normalnym, wychodzisz z domu i szukasz ich. Nie wiadomo, jak to będzie działać, to jest najgorsze, więc trudno o tym za bardzo dyskutować, jakby nad sensem tej produkcji, ale chodzi właśnie o to, że będzie aplikacja, włączamy ją sobie idąc do pracy, na przykład będziemy sobie sprawdzać na telefonie, gdzie jest jakiś Pokémon i będziemy musieli tam iść w jakieś zaułki, w ogóle będzie nas gdzieś prowadziło, nie wiadomo gdzie i wow. No, i będziemy łapać Pokémon i to ma być powiązane z grą z taką typową grą, wiesz, z kolejnymi Pokémonami, które na pewno wyjdą w tym roku pewnie. Więc i to oczywiście będzie z GPS-em tam powiązane, żeby nas śledziło, no bo inaczej nie da rady, prawda? No tak. Więc pomysł jest bardzo ciekawy, ale mówię, trochę szkoda by było, jeżeli to była faktycznie taka zwyczajna tylko gra w telefonie, że tylko jest no, wszystko wytworzone na silniku gry. No mam nadzieję, że nie, chociaż czuję się troszeczkę oszukany, bo kolejna duża rzecz, która omija moje telefony, czyli z Windows Phone. To jest już wina tej Nokii teraz. Ale to nie jest wina. Przepraszam, Microsoftu. Microsoftu, w sensie, no
Znaczy, bo wiesz, tworzyli taki system, pod który nikt nie umie projektować gier. No właśnie nie. No, rozmawiałem, zresztą powiem ci, nasz ostatni realizator dźwięku naszego podcastu tworzy aplikację na Windows Phone i tworzenie aplikacji na te telefony jest 10 razy łatwiejsze niż na Androida i masz jakby w takim razie mega dlaczego jest taka sytuacja? Wsparcie od Microsoftu. Nie wiem. No, ja sam się dziwię z tego. No nie wiem, może duże firmy myślą, że to nie jest jakby duży segment, no nie? To jest tylko ile to... No to jest możliwe. 10% no. Może wszystkich telefonów. To też na pewno ma jakieś znaczenie. Nie ma wątpliwości, jakby, że firma na pewno patrzy, ile osób to trafi, tak jak niektóre gry nie trafiają na pecety, prawda? Bo no ale to jest jakby, no... Ile tych systemów jest? No 3, no takie większe. No resztę, jakieś Symbiany i tak dalej, to się nie liczy tak naprawdę. Ale mogliby robić, no szkoda. No i twórcy jeszcze przygotują jakąś specjalną opaskę. To będzie tak naprawdę taki bardzo uproszczony smartwatch, że będzie ci wysyłać powiadomienia z tej aplikacji na nadgarstek. Będziesz chodzić z opaską, z pokebolem. No to już dla prawdziwych nerdów widzę gadżety. Tak, jeszcze. W ogóle ciekawe jak będzie ta zaprowadzać aplikacja właśnie w jakieś totalne zaułki, czy na jakieś pola i tam będą najrzadsze pokemony. Ciekawe właśnie, czy oni tak to zrobią, że te najcenniejsze stworki będą poukrywane, rozumiesz? Znaczy u nas ci chodzi, że Zamojska lub Bartoska? Tak, między innymi o to chodzi. Ale nie, bardziej mi chodzi o to, czy na przykład, nie wiem, no powiedzmy Bieszczady, czy tam będzie jakiś... Chociaż nie, oni pewnie nie wezmą pod uwagę Polski, co ja mówię, ale na przykład, wiesz, chodzi mi o to, czy w jakiejś dziczy będą najtrudniej dostępne pokemony, czy będą tak po prostu losowo dowalać, że Mewtwo będzie w centrum miasta i będzie bardzo prosto zdobyć. Ciekawe. No jeśli... W ogóle mam nadzieję, że ta aplikacja będzie działać w Polsce, a nie także w wybranych krajach, ale... A jeśli w każdym kraju, to raczej będzie to po prostu losowo jakoś tak zrobione, nie? No tak na pewno będzie prościej. W każdym razie polecam obejrzeć ten zwiastun Pokémon Go, bo zwiastun jest bardzo fajny i robi wam złudną nadzieję, że tak będzie wyglądać ta gra. Bo to by się dało, wiesz, Google Glass na przykład, nie? Czy jakieś tam inne okularki, żebyś wszystko widział, ale to by za ale dużo Google pieniędzy kosztowało. Już popsuło wszystko, już nie chcę robić Google Glass, to jest najgorsze. No nic, dobra. Nic, szkoda. W takim razie czekamy jeszcze na zapowiedź tegorocznych Pokemonów, bo na pewno jakieś będą i to by było na tyle w tym temacie. W tym temacie i został nam jeszcze jeden, który będzie związany z... Ze Star Wars Battlefront. Star Wars, tak, dokładnie. To już wracam za chwilę. Plotka, która później została okazała się prawdą, tak. To znaczy w ogóle DICE czy tam EA, bo ja nie wiem, kto obsługuje konto na Twitterze EA Star Wars. Chyba EA jednak. No EA. Jak w nazwie. No w sumie tak, dobra. Ale nigdy, zawsze mnie to trochę denerwuje, że sami twórcy nie mogą odpowiadać. Pewnie mają zabronione zresztą udzielać się. Ktoś tam zapytał, czy na konsolach będzie przeglądarka serwerów. Takie było Battlefield 4. No i była odpowiedź, że Star Wars Battlefront nie będzie oferował przeglądarki, tylko system matchmakingu. No i potem ktoś dopytał, czy na PC-cie będzie przeglądarka i dokładnie ta sama odpowiedź była na to pytanie, więc i potem też to potwierdzono, że na PC-cie też przeglądarki serwerów nie będzie. I dla mnie to jest, znaczy, ja jestem taki trochę fanboy Star Wars, więc i tak zagram, ale to już jest, powiem, jedna z tych informacji, która tak... Cios poniżej pasa? No może nie aż tak źle, ale na pewno trochę zniechęca do gry, bo jednak przeglądarka serwerów to nie jest tylko jakiś tam gimmick dla super hardkorowych PC-towców, bo... Ona oferuje różnorodność, prawda? Chcesz grać na serwerze, nie wiem, z jedną mapą, która jest cały czas, albo z jednym trybem, albo jakieś tam zasady są zmienione, że nie wiem, pojazdy się regenerują szybciej, czy grasz tylko z pistoletami, wiesz, po prostu jest zawsze ogromna różnorodność, jak jest przeglądarka serwerów tradycyjna w grach na PC-cie. Natomiast jak tego nie ma, to jesteś skazany tylko na matchmaking, nie? Wybierasz sobie tylko tryb gry i to tyle. No, ale czasem też tak jest, że możesz wybrać te rzeczy po prostu, tylko samo ci to znajduje. W sensie, że tam jakieś pojazdy i tak dalej. Nie wiem, czy tak było. W którymś Battlefieldzie w ogóle? Ja nie grałem na konsolach Battlefielda, więc trudno mi powiedzieć. No to tak było. Mam nadzieję, że tak, chociaż nie, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle sprawa taka jak... Że to jest sprawa związana z marką, że mogą właściciele marki nie chcieć, czy tam nie zezwalać, żeby po prostu, wiesz, gracze za bardzo modyfikowali to, co się dzieje w grze. Bo są tak, z dużymi markami tak jest. Tak naprawdę, tak na przykład ma nie być modów do Total War'a tego Warhammera. Bo wiesz, bo to jest marka Games Workshop i Games Workshop nie pozwoli, żeby gracze zmieniali, wiesz... postacie i tak dalej. Ja bym bardziej skłonił się w tą stronę, że to jest marka, która przyciągnie osoby do tej, znaczy gra, bo się nazywa Star Wars Gwiezdne Wojny, no tak. No, kupią osoby, które nawet nie grają na konsolach i może kupią konsolę i kupią z grą, bo pójdą na film później, czy tam, no jeśli... No jasne. No to wcześniej wychodzi, ale okej. I jakby zawsze jak
wchodzi się na takie, do takiej przeglądarki serwerów, no to trochę to przeraża jednak. O co chodzi, co ja muszę kliknąć i tak dalej. Więc tutaj masz jeden przycisk, zacznij mecz i jedziesz. Aczkolwiek, ja bardziej mówię w sensie pecetowym, bo jednak przeglądarki są bardzo jakby nieodłącznym elementem strzelanek na pececie, a poza tym można to połączyć. Team Fortress 2 czy Counter-Strike mają i to, więc nie widzę problemu, dlaczego nie można by zaimplementować jednego i drugiego rozwiązania, bo to jest trochę szkoda. I to jest też kwestia na przykład dla klanów, czy tam dla większych grup graczy nie będzie można się umawiać na własnym serwerze na jakieś tam ustawki, prawda? To też odpada zupełnie. Czy jak kontrola nad cheaterami, czy dla, nie wiem, jak ktoś wyzywa innych graczy, admin może go po prostu wywalić. W matchmakingu tego nie ma. Więc to jest kolejny element, czy jakieś tam cheaty, bo w Battlefieldzie są cheaterzy niestety na nieoficjalnych serwerach, bo silnik Frostbite jest, że tak powiem, wrażliwy na haksy. I to jest zawsze zaleta, jak są admini, że mogą wywalać takich ludzi. No ale widzisz, jak masz właśnie taką przeglądarkę, to raczej nie będzie takich serwerów, bo nie. No właśnie, i to szkoda, bo one dawały tylko różnorodność, nie? I tak naprawdę w Battlefieldzie... Że ktoś cię oszukuje? Znaczy nie, no ale to było też tam przypadki jakieś tam jednostkowe. A jak chciałeś grać na oficjalnym serwerze, to sobie zaznaczasz tylko w przeglądarce official i już, i masz oficjalne serwery. Z regułami takimi, jak Pan Bóg przykazał. Więc trochę dziwna decyzja twórców i z tego, co widziałem, jakby reakcje graczy, to wielu jest trochę zdenerwowanych i mówią, że nie kupią i tak kupią. Tak, na pewno życie. Kupią. Ale dziwne. Może jeszcze da się to zmienić, nie wiem. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak było, że zmienili coś takiego. Nope. Ja się trzymam tego, że to jest jednak kwestia marki i tego, że no, nie można za bardzo grzebać w ustawieniach tego, co jest związane ze Star Wars. Ale oczywiście twórcy i wydawcy się do tego nie przyznają na pewno. I to by było chyba na tyle. Wypowiadajcie na ten temat w komentarzach. Co sądzicie? Tak, subskrybujcie, łapkujcie, piszcie komentarze, czy wam się podoba. Możecie podawać propozycje tematów. Oczywiście uwzględnimy je. Tak, bo szczególnie myślimy, że jeszcze tak przez miesiąc może być trochę sucho, chociaż zaczął się wrzesień, więc już te tematy... Tak. Będzie więcej newsów więc ciekawych. Jeśli chcecie o czymś, żebyśmy pogadali konkretnie. Nawet nie musi być news, ale jakaś ciekawa rzecz, którą chcecie, żebyś usłyszeć od nas, co my o tym sądzimy, no to zapraszamy serdecznie. Możecie nas słuchać na YouTubie i na naszej stronie gramynamaxa.pl i tak. Ściągać tam też odcinki, więc zapraszamy. To był 162 odcinek i razem ze mną w studiu był Mateusz Donowicz. Przed mikrofonem również Mateusz Widut. Trzymajcie się, do następnego odcinka.